Francja chce dać broń Ukrainie. Nie wiemy, co im dać, bo nic nie mamy. Le Monde, dostawy francuskiej broni na Ukrainę pozostają skromne. Francja zachowuje dyskrecję w kwestii dostaw broni, co jest związane z jej pozycją dyplomatyczną jako kraju równowagi. Mimo zapewnień szefów MSZ to zwiększaniu dostaw broni, wsparcie sprzętowe dla Ukrainy pozostaje skromne w porównaniu z dostawami innych europejskich partnerów, pisze w czwartek dziennik Le Monde. Francja wysłała na Ukrainę pociski przeciwpancerne Milan i działa dalekiego zasięgu Cezar 155 mm. Źródła wojskowe wskazują również na pociski rakietowe krótkiego zasięgu Mistral, transportery personelu i lornetki z noktowizorami. I tym podobne. Podaje, Le Monde, powołując się na źródła wojskowe i wypowiedzi prezydenta Emmanuel Macron. Jednak dostawy z Paryża pozostają skromne, w porównaniu z dostawami europejskich partnerów, Francji. Delegat generalny do spraw uzbrojenia Joel Barre ujawnił, że tylko sześć dział z 76, znajdujących się w posiadaniu Francji, zostało wysłanych na Ukrainę po, Zaadaptowaniu do lokalnych systemów dowodzenia w Ukrainie. Podczas wizyty w Kijowie 30 maja nowa minister spraw zagranicznych Katrin Kolonne zapewniła, że Francja będzie kontynuować i wzmacniać dostawy broni do Ukrainy, powtarzając zapewnienie swojego poprzednika Giny Briana. Analitycy pozostają jednak sceptyczni, biorąc pod uwagę brak zasobów armii francuskiej w zakresie broni ciężkiej. Nie wiemy, co im Ukraińcom dać, bo nic nie mamy, Lind, cytuje anonimowego eksperta wojskowego. Dziennik porównuje wartość broni przekazywanej Ukrainie przez USA, która ma sięgnąć 5,3 miliardów dolarów, Estonii, która zamierza wydać 240 milionów euro i Francji planującej wydatek na ten cel na poziomie 100 milionów euro. Polska to drugi po Stanach Zjednoczonych kraj wysyłający najwięcej broni na Ukrainę, między innymi około 200 czołgów T-72, podsumowuje Lymond.